Jadę do Elbląga trenować freestyle football. Jesteśmy na legendarnej miejscówce w Elblągu, hala w Elblągu sportowa, jest nas siódemeczka, 7 osób przyjechało potrenować freestyle. Kiedyś tak się częściej spotykaliśmy, a teraz to tylko na turniejach. Pierwszy trening od roku u mnie, co to będzie? Triki, które kiedyś były rozgrzewkowe, zaliczone, czyli jeszcze pamiętam, jakie się robi. A teraz spróbuję zrobić kombo, długie kombo z prostych trików. Długie, bo to będzie 10 trików. No i mi się nie udało. 15 minut próbowania i mi nie wyszło. I to jest właśnie powód, dla którego nie trenuję już freestylu. Jakbyś grał w grę RPG, miał 20 level, zabijał smoki, nagle hakują ci konto, masz 10 level i zabijają cię mumie. I tak kilkanaście razy wracasz do tego samego poziomu. Tak wygląda moja historia freestylu. Ciągłe przechodzenie tych samych leveli. Ileż można? Boli mnie noga i nie mogę grać. No dobra, popróbowałem triki, które kiedyś sprawiały mi jakąś tam trudność, a dzisiaj sprawiały mi nierealną trudność. Także koniec męczenia się tak mocno, teraz pobiegam sobie z aparatem i ponagrywam, jak chłopaki fajnie grają. A teraz pan Maki nam zaprezentuje 3 levele freestylu. Pierwszy level. Drugi level. No i trzeci level. A to zerowy. Dobra, po prawie 2-godzinnym treningu wszyscy mają dosyć, ja tu już na pewno mam dosyć. Przechodzenie tego samego levelu we freestylu po raz kolejny nie sprawiło mi przyjemności. End of training. Sportowcy w McDonaldzie. Pytanie do ciebie, ile ty masz lat? 31. A ile lat trenujesz freestyle? Na pewno 16. A ty ile masz lat? 15.
ten człowiek jutro idzie... Dzisiaj? Dzisiaj idzie na 22 do pracy. My wracamy już do Gdańska. Połaziliśmy, pozwiedzaliśmy Elbląg. Starówka jest mała, ale ładna. Wszedłem do kibla tylko po to, żeby nagrać go. To jest najnowocześniejszy pociąg, jaki jechałem w Polsce. No i co z tego, że taki nowoczesny, jak spóźniony 10 minut? No i przez te moje już 11 lat przygody z freestylem zdarzało mi się tam nie grać po kilka miesięcy. Teraz ta przerwa roczna była najdłuższą przerwą, no. I za każdym razem wracanie właśnie do tego, co się potrafiło wcześniej, było bardzo trudne, bardzo męczące. No teraz nie wyobrażam sobie, żebym miał regularnie trenować i próbować znowu robić to, co robiłem kiedyś. Tym bardziej, że nie czujesz takiego wielkiego fanu z tego z freestylu. Myślałem, że dzisiaj jak sobie tak pokopię pierwszy raz od dawna, to coś tam wróci w serducho, jakaś tam radocha z tego. No ale nie, no nie ukrywam, że tylko się wkurzałem. Nadal się jaram freestylem jako takim, oglądaniem go. Jestem cały czas na bieżąco ze wszystkim, co jest praktycznie we freestylu obecnie. Społeczność freestylowa to jest też coś, co sprawia, że bardzo mocno chcę dalej jakby być w tym wszystkim. No ale już trenować chyba nie. Ha ha ha!